Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii informuje o nieznacznym wzroście bezrobocia w styczniu względem grudnia. Wśród powodów wymieniono spadek zatrudnionych w ramach prac sezonowych. Wzrost bezrobocia w styczniu względem grudnia jest faktem, jednak wciąż jest to niewielki wzrost. Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 30 punktu procentowego, a rok do roku wzrost wyniósł 1%. punkt procentowy. Jak czytamy w komunikacie, przyczyną wzrostu jest spadek sezonowego zatrudnienia. Z końcem roku wygasły bowiem umowy czasowe, zakończył się również ok Okres działań aktywizacyjnych, stąd, jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, nieznaczny wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem stałym.